Gothic Universe to pakiet składający się z pierwszej, drugiej i trzeciej części gry oraz dodatku Noc Kruka do dwójki. Wydanie Złota Kolekcja zawiera ponadto 140-stronicowy kolorowy poradnik, plakat z mapą świata, soundtrack z Gothic 2 Noc Kruka. Gothic to unikalne połączenie rasowego RPGa oraz najlepszych cech gier akcji ze szczególnym uwzględnieniem bijatyk. Wszystkie tytuły z cyklu charakteryzują się ciekawą, nieliniową fabułą z licznymi i niespodziewanymi zwrotami akcji. W każdej z gier cyklu wcielamy się w postać bezimiennego bohatera, który przybywa, by odegrać kluczową rolę w wydarzeniach, od których zależeć będzie los krainy Myrtana. Gracz ma niemal pełną swobodę w eksploracji wirtualnego świata oraz decyzji co do zachowania się w konkretnych sytuacjach. Zwłaszcza w trzeciej części sagi, gdzie równie dobrze możemy poświęcić się ratowaniu kraju ludzi, jak i przyczynieniu się do jego jeszcze szybszego zniszczenia przez krwiożercze orki. Pamiętać jednak należy, że nic w przyrodzie nie ginie. Postacie niezależne doskonale pamiętają, czy zachowywaliśmy się wobec nich i ich otoczenia fair, czy też daliśmy się poznać jako łotr. W zależności od zdania, jakie wyrobią sobie na temat naszej postaci, zależeć będzie ich reakcja. Questy w Gothicach są ciekawe i by je wykonać, należy trochę pomyśleć, podedukować i połączyć ze sobą kilka informacji. Nie są jednak zbyt skomplikowane i każdemu uda się je rozwiązać. To duży plus. Znakomita, nieliniowa fabuła, ogromna doza swobody, ciekawe questy i bohaterowie niezależni, zmieniający swoje nastawienie w zależności od naszych poczynań. Wszystko to czyni Gothiki znakomitymi RPGami. Jednak to, co czyni je tytułami unikalnymi, to system walki rodem z gier akcji. Do wyboru mamy trzy ścieżki rozwoju. Broń białą, dystansową lub magię. Jeśli zdecydujemy się na czary, w czasie zmagań będziemy dużo biegać, unikać ciosów i ciskać potężne zaklęcia, co wymaga odrobiny zręczności. Do strzelania potrzebne jest natomiast dobre oko i wyczucie odległości. W końcu musimy zdjąć potworka, zanim do nas dobiegnie. Walka bronią białą do złudzenia przypomina natomiast bijatyki, czy jak kto woli, chodzone na walanki. Każdym orężem wykonać możemy kilkanaście rodzajów ciosów, możliwych do złożenia w tak zwane komba. Ataki wyprowadzane poszczególnymi brońmi znacznie różnią się od siebie, przez co walczy się nimi inaczej. Na przykład krótkie ostrza zadają mało obrażeń, ale są niezwykle szybkie. Dobrze sprawdzają się więc w konfrontacji ze zwinnymi przeciwnikami. Dla odmiany wielkie miecze dotkliwie ranią wroga, ale na wyprowadzanie ataku potrzeba wiele czasu. Różnorodność stylów walki w Gothicach jest przeogromna. Zwłaszcza, że wcale nie musimy ograniczać się wyłącznie do magii lub oręża. Równie dobrze możemy zacząć konfrontację od odpalenia kilku zaklęć, a gdy wróg do nas podbiegnie, wyciągnąć miecz i rozpocząć zmagania wręcz. Opcji jest bez liku. Gothiki to unikalne gry, znakomicie łączące w sobie najlepsze cechy gier fabularnych i akcji. Przy czym miks został zrobiony tak umiejętnie, że gra spodoba nam się nawet, jeśli lubimy tylko jeden z gatunków. Gothic Universe jest zaś w chwili obecnej najpełniejszym wydaniem serii. Wydaje się więc być najlepszym wyborem dla osób pragnących zanurzyć się w świat Myrtana.